kamienny. Widzicie, jak tu się od razu odcinek piersiowy prostuje. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Malinowski oraz Kuba. Jesteśmy tutaj dzisiaj dla Was, dla programu właśnie Dobry Tip. Czyli sprzedajemy Wam dobre tipy. Kolejny materiał, co zrobić z garbem po raz kolejny. Czyli jeżeli nie wiesz, co zrobić z tym, odcinek macie tu albo gdzieś po prostu w kącie, żeby był. Dla Was kolejny materiał, kolejne ćwiczenie, jak wyprowadzić się z garba za pomocą autoterapii, treningu funkcjonalnego. I w dzisiejszym materiale przedstawię Wam dobrego tipa, ale na gumach. Czyli lecimy z tematem. Żeby wykonać to ćwiczenie, najpierw potrzebujemy, uwierzcie mi, najcieńszej gumy. Ona mniej więcej ma do około 7-10 kg. Wszędzie możecie ją kupić, byle jaka, ważne, żeby nie pękała. To jest najważniejsza metoda chyba wszędzie i życiowa. Owijamy sobie ją wokół czegoś, to wokół sztangi, wokół cage'a, czegokolwiek, uwierzcie mi. I robimy następujące ćwiczenie. Facepull. Tu istotnym elementem jest nie tylko obciążenie zewnętrzne, ale guma daje Wam, że tak powiem, obciążenie zwrotne, czyli ona moment napięcia Waszego mięśnia jest największa w momencie właśnie, kiedy ona się rozciąga, aby robić się ruch koncentryczny, co jest odwrotne czasami w stosunku do obciążenia zewnętrznego w postaci a to bramy, a to hantelków itd., itd. Zrób sobie facepulla. Pamiętajcie, żeby gumę umieścić mniej więcej na wysokości Waszych oczu. I co najważniejsze w tym ćwiczeniu jest, żeby zrobić ruch facepull, ale z rotacją Waszego przedramienia, nie tylko po to, żeby dopiąć biceps, bo tego nie chcemy, ale najpierw ściągamy łopatki i w dół, żeby one były właśnie ustabilizowane, pośladek napięty, kolana delikatnie ugięte w celu zamknięcia układu biokinematycznego, napinamy mięśnie brzucha, czyli cały kor i wykonaj facepull. Mocno. Teraz tak, zobaczcie. Pierwszy podstawowy błąd, jaki możecie zauważyć, jest to, że Kuba nie napiął prawidłowo gumy. Czyli sobie złap troszkę dalej. Żeby było luźniejsze. Pamiętajcie, opór w treningu funkcjonalnym ma wynosić mniej więcej około 20-50%. Mniej więcej, ponieważ się zmęczycie, nie wykonacie mi tutaj 15-20 powtórzeń. Teraz zrób sobie facepull. Do tyłu obróć, stawię ramienno łopatkowe, maksymalną rotację zewnętrzną i jakbyś chciał tutaj jeszcze mocno rozciągnąć gumę mi na zewnątrz. Super. Już widzicie, że cała taśma tylna mi się tutaj mocno dopięła, rotacja jest zachowana i teraz bardzo powoli 2-3 sekundy w ekscentryce. Raz, dwa, trzy i powoli z pauzą. 3 sekundy w koncentryce. Raz, dwa, trzy, obróć, rozerwij gumę. Widzicie, że cała część czworobocznego, część dolna, środkowa jest dopięta. Tylny akton, więc jeżeli Wy nie macie tylnego aktonu dobrze zbudowanego, te ćwiczenie też jest świetne dla Was na mięsień, na ramienny. Widzicie, jak tu się od razu odcinek piersiowy prostuje. 3 sekundy ekscentryka, pauza na sekundę, 3 sekundy koncentryka, pauza. Czyli tut, żeby wynosiło 3, 1, 3, 1 i będzie ok. Wykonaj tak mniej więcej około 10 powtórzeń. Robisz. Czyli już wiecie, jak za pomocą bardzo prostego sprzętu zrobić, żeby Wasze mięsień czworoboczny oraz grupa tylna mięśnia ramiennego płonęło jak katedra Notre Dame. Jeżeli nie wiecie, jak mięsień dobrze spompować, napiszcie w komentarzach, jakie ćwiczenie byście chcieli w kolejnym materiale, jak technicznie je wykonać, my się już tym zajmiemy. Dziękujemy Wam za dzisiaj i w kolejnym materiale jeszcze raz poruszymy, jak naprawić swój odcinek piersiowy w kręgosłupie. Co najważniejsze, kliknij lubię to, czyli lajka, subskrybuj nasz kanał, dzwoneczek, komentuj i widzimy się w kolejnym materiale. Ściskam, Sherlock.